Dobry wieczór, witam wszystkich bardzo serdecznie w CPL Bronze. Mamy dzisiaj półfinałowe spotkanie pomiędzy klanami USSR i ATG. Wschód mierzy się z zachodem. Pierwszą bitwę rozpoczniemy na mapie Himezor, bitwa standardowa. Rozpoczynamy playoffy. Zobaczmy, co dzisiejszego wieczoru powyższe klany nam przygotowały. I USSR w składzie Hiasuk T37, Voxa IS-3, Grenader IS-3, Dimascore IS-3, Gruzin T32, Dizzy Szmurcz AMX5100, 100 plus 110, ATG w składzie Sidious T29, Machine Head Tiger 131, Talbriez IS-3, Slick Rick IS-3, I Hate You IS-3, Soundwave, Fatherland, Scottish Sniper AMX5100. Machine Head, małe zestawy, optyka na tygrysku. Talbriez również ma zestawy, small equipment. Sticky, I hate you, Soundwave, Scottish Sniper, perfect builds. Voxa ma apteczka, aż dziwne. Gruźń ma apteczkę, ma zestaw aptyka. No, ruszyli. T29 będzie samotnie pilnował ósemki, mamy tam na siłkę T32. Tak jest, jego starszy brat, młodszy, a większy, obym tak powiedział. Natomiast USSR na samiutkim siedleczku już się przebija, przygotowuje się do puszu. Chłopaki tam pędzą z ATG na górkę, nie wiem, co właśnie pomóc, za chwilkę mogą się nie zdążyć wrócić. Dima skoro najbardziej nie przejdzie, to jest to wprzód, to pięknie Voxa, Grenader. Z tej strony pędzi AMX-5100 Smurgę, boczkiem Hiatu, to na T7 już wiedzą chłopaki, że ATG na górze, myślę, że to będzie szybki mecz. Skończą T29, przejmą flagę i po zawodach, albo nawet nie będą kończyć, tylko przejmą flagę. Chociaż Szafrenik Decidius tutaj bardzo ładnie gra. Gruźń jest, są AMX, jest Tygrysek, przyjechali im pomóc, no to może być ciekawie. 110 IS-3 tu są, Scott Sniper obrywa. I Focus Fire niego z prawej strony, wyświecony Dimascore i Scott Sniper, ale Scott Sniper pędzi, tak, nie odpuszczę tego, jest pomoc Scottisha. Bardzo tylko mi teraz go skończą, bo tam już pędzi Voxa. Tak, jest Voxa w plecy Scottisha. Skończony 500. Co tymczasem robi Tygrys 131? Tutaj słabiutko, słabiutko. Nie popisuje się, ma dobre miejsce do bicia. No tutaj Sidious był absolutnie sam, nie miał szans na taki masowany atak. Już chłopaki z ATG się wracają, ale tą przewagę, którą porządkowo wywalczyło sobie USSR, naprawdę może im już bardzo, bardzo ciężko nadrobić. Tygrys w tej sytuacji tutaj, bo punktowany przez tego MX-a, nie może nic zrobić, ale że go tu masakrują. Maszynę zrobiony 3-0 dla USSR, ale w błyskawicy atak. Teraz MX jeszcze strzela, próbuje skończyć Soundwave'a, Soundwave się te kontuje'a, ależ tutaj jest potężny push. Te ISY 110 i te 32, cóż za niesamowita sytuacja. 4-0, tam AMX, co prawda jest 3-0 zrobiony, tam pędzi po niego stick, ale cóż on sam może zrobić, Talbriez na strzała, I hate you można na 2. Brak Focus Fire, dalej strzela Gruzin, zrobiony Talbriez, tak niestety tym razem USSR dominuje walkę, absolutnie dominuje walkę, 6-1, 100 pod można dwie kuski, zrobiony Dizzy Smurcz, Slickrick tutaj sam, jeszcze się próbuje bronić, trafia Stofuda, ale to już chyba mu nie pomoże. Ma plecy z każdej możliwej strony, tutaj jest T37, pędzą pozostałe czołgi. Jeszcze pięknie tutaj go sfokusowali, przeładowuje, skończy go i nie, cel nie odbija tutaj z frontu, nie cofnął się, nie brawił. 7-1, pierwszą rundę błyskawicznie wygrywa USSR. Chłopaki z ATG ewidentnie nie spodziewali się takiego zagrania. Jak tu właśnie ewidentnie widać, ten damage jest niesamowity, to co USSR tu zrobiło wjeżdżając. Naprawdę coś absolutnego, tu Sidious bardzo ładnie walczył z tym T32, jednak pomimo pomocy Scottish Snipera w AMX-5100 niestety nie udało mu się nic większego wygrać. Bardzo ładnie USSR tutaj jest wyjątkowo push środkiem błyskawicznym, powiedziałbym to nawet nie push, to był rush środkiem błyskawiczny, błyskawiczne wypunktowanie pojedynczych czołgów, szybka próba reakcji zjazdu chłopaków z ATG niestety nie zakończyła się sukcesem. Tym sposobem USSR prowadzi 1-0 w półfinale brązowej ligi CPL. Zamienimy po prostu nami. Jest szansa na rewanż. Być może ATG może przemyśli teraz, jak to zagrało.
chyba nie spodziewali się aż takiego oporu. Zone USR, które poprzedni mecz grało co najwyżej średnio. Tak nie wyśleniając się aż zbytnio strasznie. Natomiast tutaj bardzo, bardzo ładnie widać, że ta mapa to jest ich mapa. Czują się na niej pewnie, czują się na niej swobodnie. No niestety ci Rusy to są tragiczni. Za przeproszeniem, ale jeden z tych kolegów z USSR Stopflut wysłał mi tak durnowatym i głupią grafikę wiadomości, że aż to tragiczne było. No i jeszcze ktoś tam o nich wyszedł, to być może problem techniczny, być może nie. Tak, wrócił, jest. Ewidentnie tym razem USSR się przygotowało. Odrobił zdań domowe. Spodziewali się, że ATG będzie stać większy opór i przypuszczalnie tak to wygląda. Ćwiczyli cały silniki tydzień od świtu do nocy. No, w końcu ruszyli chłopaki z wyborem czołgów. Tym razem w ATG zobaczymy AMX-a Chaffee, będzie zmiana. Sidious będzie grał AMX-em Chaffee, chcą mieć szóstkę jakąś, która by była w stanie zmienić się z T37. Nie wiem, czy jest to najsłynniejszy wybór, wydaje mi się, że AMX Chaffee w starciu jednego z T37. Tutaj. No cóż, ewidentnie chłopaki tutaj z USSR próbują się popisać poczuciem humoru, ciężko to powiedzieć, tutaj wysłałem, zapiszemy, później wyślemy do kolegi, który nam przetłumaczy. Ponieważ ani ja, ani dowódcy z ATG nie mam badego pojęcia, co tu z tą cyrylicą wypisane. Także, ale zaczyna się druga runda, zmiany po stronie ATG, tym razem Sidious, AMX, Chaffee, Talabriest jest 3, Stickrick jest 3, I Hate You jest 3, Soundwave, Fatherland, Machine Head, Discord, Sniper na AMX 100, a USSR, Kiatok T37, Granader jest 3, Dimascore jest 3, Gruzin T32, Dionik i Dizzy AMX 100, Stop Tool 110. Ewidentnie Machine Head nieprzygotowany za AMX 100, Small Equipment, Only 18, tylko 18 pocisków złotych, ale się ryzykownie. Tak, i jeszcze będzie zmienił tam, ale jednak mu się wyłączyło. No cóż, USSR w większości przygotowane. No tym razem ATG też, tylko ten maszny chyba tutaj sobie tylko wypada. No i zobaczmy, musi zająć jakąś schowajną się pozycję, tak powiem. Ale się długo świeci, ajajajajajaj. Tymczasem, tym razem jest całkiem inaczej. Pilnie ósemeczki, te 32 pilnie okienka, a lajciki 50 setki lecą na górę, na środek, będą punktować chyba, przynajmniej punktować czołgi przeciwnika z góry. Natomiast ATG, spójrzmy, piękny rush, przynajmniej próba pięknego rushu z dobrej strony i wypatrzony Talbriest, co daje, wypatrzony i Sticknick, I Hate You, wypatrzone chłopaki na ósemce, no w tej chwili już user ma czas na reakcję, pędzą. Wracają moje miksy, no to trudno. Myślałem, że może mi się uda. Tutaj sądowanie się przez silną, skoro sniper też. Machine Head jeszcze pędzi.
Masz nie bardzo ryzykownie tym papierkiem tutaj. Spróbuję tak trzyma tego to 32. To jak tu się zaraz skończy, tu chłopaki starcie jest. Są te momiksy, punktują się. Bardzo ładnie tu chłopaki na flagę wyjeżdżają. No i tam już żyją tego Amixa. On tu pilnuje, żeby te chłopaki co kapują miały spokojną pozycję. Ale Talb jest zdekapowany, za bardzo się wyzagł niepotrzebnie. 20 sekund, żeby zaczął się utrzymać. Pędzą te isy, muszą pędzić, żeby dekapować, żeby zaczęło tylko dobrze. Ależ Talb jest słabo, Sticky tym razem też obrywa. Nieprzygotowana ATG, kompletnie nieprzygotowane, mają dobrą pozycję, mogli wymusić wyjazd przeciwników, natomiast oni się ewidentnie tutaj podstawili. Nie, dzisiaj ATG nie jest w formie. Co tu się dzieje? Sfokusowany I hate you, jest taki są dość tam przeszpinuje Gruzina, pędzi maszny, head tam pomóc z Gruzinem. No strasznie to słabo to wygląda. Talb jest skończony, za chwilę będzie skończony z Rikiem, jest na strzała, są oba wyrwały, cały raz zdekopani, natomiast tam PSK ze strony T37. Styki, kto będzie dobity i Talbis też, tak, Talbis przeżył jedną kłódkę, teraz zrobiony, oddaje w końcu jedną kłódkę Styk, no niestety te czołgi tu pochratane, jest tam Focus Fire ze strony Fodranda i AMX-a, a to są AMX na przodowaniu, ajajajajaj, to on już tu chyba nie podziała, tam jest kod Sniper, ale jest punktowany, Machine Head tu wyjechał, daje się tak, pozwolił sobie skupić ogień, nie celnie Soundwave, a Machine Head na strzała, tam z kod Sniper nie może się wbić tego Grenadera, no... 4-1, chyba już chłopaki tego nie wyciągną. Soundwave obrywa, Scottish obrywa, Soundwave jeszcze próbuje się bronić, ale chyba nic z tego nie będzie. Bardzo niecenny Scottish Sniper z takiej odległości, źle wykorzystane AMX-100. Udało mu się nadignąć jeszcze i schować. No, tam 36 sekund został zdekapowany, tam wystraszony, ostrobił Scottish Sniper. Jest, został tylko Soundwave i został tylko AMX-Trap i Soundwave na kluseczkę. No, to już gorąco, bardzo gorąco, Soundwave zaraz będzie skończony, zobaczmy z tej perspektywy Soundwave. I skończony został tylko Sidious, który zrobił T37, czyli 6-2 dla USR. Oni tutaj rządzą, oni tutaj szaleją, oni tu robią, co im się już nie podoba. No, Sidious raczej trafikiem na taką ilość 8 tierów, to już tutaj nic nie walczy. Może dobiłby tego Stopuda, może dobiłby Dima Score, ale nie ugra zwycięstwa, absolutnie. Papierowy czołg, niepełny shield. Piękny damage potrafi zrobić magazynek, super widoczność, ale mapa jest malutka, niewygodna, no pozostaje mu raczej tu się schować, próbować zdekapować, jeżeli się uda, to też tylko będziemy kilkanaście sekund zaraz, no, żeby tego dokonać i to też nie wiadomo, czy mu się to uda, bo pędzi na górę, co wydaje mi się błędem, chłopaki go tam szukają, ale pędzą głównym oddziałem trzyosobowym na flagę przejmować, będą, co, jak zareaguje Sidious, jak zareaguje, ma 16 sekund, błyskawiczną reakcję musi podjąć. Nie zawrócił, nie, będzie to nie zdąży. Nic, już to poddał ten mecz, już tutaj nic nie będzie. Po prostu chyba odjechał tylko, żeby nie dać się trafić. No liczył, że może wypatrzy kogoś stąd i trafi, ale nie. Niestety nie udało się tutaj ewidentnie tą mapę wygrywają ponownie i USSR. Wschód gruje na Himmelsdorfie, pokazują na co ich stać, pokazują, że można. Niestety 2 do 0 dla ATG, pomimo starań, pomimo bardzo ładnego, bardzo ładnej próby Rasha z Zerami, niestety błyskawiczna piękna reakcja z Yoster i zwycięstwo. Widać jeszcze po damage'u, no tutaj Soundwave coś próbował robić, Tarbios, no Sticktick, I hate you, tutaj daje się strasznie mocno podekapować. Yoster, ładny focus fire, dobrze wykorzystane miksy, słabo wykorzystane miksy po stronie ATG i Sidious został się sam przeciwko takiej ilości. Ewidentnie Himmelsdorf nie był najmocniejszą mapą klanu ATG. Natomiast zobaczymy pierwszy raz, gdzie teraz całkowicie nową mapę. Bitwę spotkaniową. Bitwę spotkaniową zobaczymy. I zobaczymy bitwę na jednej z najnowszych map. Do tej pory nie granej jeszcze widzę. Także zobaczymy tu na pewno ciekawe taktyki. Przełęcz do Kielska. Dykla pas in English. I po pierwszych dwóch rundach na Himmelsdorfie bitwy standardowej USSR prowadzi 2 do 0 przeciwko klanowi ATG. Nie jest taki. USSR raz je z młotem i dają radę. Chłopaki naprawdę się tutaj postarali. Holy plate. Ale teraz mamy nową mapę, nie standardową. Nie popatrzymy jak chłopaki na PC grają.
muszą się tutaj taktycy wykazać własnymi umiejętnościami, dogonieniem czołgów, znajomością mapy. Czy USSR zdominuje tę walkę wygrywając 3-0, czy ATG pokaże, jak się robi comeback. Dima score M41 Bulldog. Dobrze, za chwilę. Tablet jest trzeci. Tak. Ciekawe się zapada. No w przyszłym sezonie nie będziemy widzieli. W przyszłym sezonie nie będziemy widzieli. Na pewno nie będziemy widzieli, jakie czołgi wybierają przeciwnie drużyna, bo będziemy korzystać z zasady Fog of War. Także drużyny by miały krótki czas na spikowanie czołgów. Następnie administrator bądź osoba tworząca pokój, bo może być to lider z klanu, który będzie hostował pokój, odsłania wszystkie czołgi i drużyny nie będą naprzeciwko sobie biorą jakie czołgi, nie będą dostawać biegu swojej taktyki, tylko będą grali tak jak na PC w ciemno. Będą musieli przekonać z góry na dół, będą musieli brać bardziej wymyślone składy, a nie typowo kontrujące. Także od taki ciekawiutki newsik. Będziemy stosować Fog of War. Zapożyczyliśmy tą zasadę od chłopaków z Xboxa. Sposób jej wykonania od chłopaków z Xboxa, od chłopaków z Clan Wars Global League. Nawiązaliśmy z nimi współpracę w związku z pewnymi tematami regulaminowymi. Także chcemy dalej walczyć o scenę. Od taki newsik. Nie poteczka, tylko wyniósł, bo poteczek to słyszymy co tam dużo o tym. Tam jakieś myśli sobie razu żartowali sobie na temat transferów. Ostatnio słyszeliśmy taką plotkę, że jeden z hejterów naszej sceny, bardzo popularny, do bardzo hejtującego klanu, to nie dostał się po tym jak grał, tylko po tym, że no, powiedzmy tak, standardem jest, normalnością jest, że płaci się za transfer zawodnika, kupuje się zawodnika z jednej drużyny do drugiej. Tak, zawodnik jest sprzedany, kupuje się, płaci się zawodnika, żeby do nas przyszedł, tak? Natomiast no, tu była wyjątkowa sytuacja i to zawodnik zapłacił, żeby dostać się do tego klanu. Ciekawa piteczka naprawdę. Co więcej, gdzieś tam się tym chwalił, no. Ale my wszystko wiemy, nam nic nie umknie. Także pozdrawiamy hejterów. No, bardzo, bardzo leciutko USR, bardzo sprytnie. Dwie sztuki T5-4, RU, Amixa 70, wilkołaczek, Bulldog, duża mapa, pełno kamyczków, pełno krzaczków. Jester będzie grać bardzo, bardzo agresywnie. I artyleria M47, 43 po stronie Jester, natomiast ATG twardo, 2,59, 33, T5-4 i AMX Chaffee. Rozpoczynamy trzecią rundę, tym razem na mapie Przełęcz-Dukielska, bitwa spotkaniowa. Pierwsze dwie rundy błyskawiczne wygrane przez klan USSR, który niestety zachował się bardzo nieładnie, co tam widzimy na czacie. Sprawdzimy sobie dokładnie, co na tym zdjęciu jeszcze jest i zastanowimy się, jak z tym fantem postąpić. Nie będziemy tolerować braku szacunku wobec innych. Uczestników ligi. Jeśli okaże się, że to ten kolega też to wód zainicjował, na pewno zostanie on zbanowany. Jest nie brzydkie, bo dawno obrazek nie jest najfajniejszy. Natomiast musimy dowiedzieć, co tam jest napisane. No, zobaczymy, tu się będzie działo. Może być bardzo ciekawy. Mamy tylko jedną, absolutnie jedną flagę, którą trzeba zdobyć albo wziąć z przeciwnika. No, jeżeli chodzi o pancerz, liczbę HP, więcej tutaj przewaga jest po stronie ATG, natomiast jeżeli chodzi o mobilność, jeżeli zasięg widzenia, spotowania, kamuflaż, no USSR tutaj absolutnie rządzi. Trzeba znać, że na pewno się chłopaki sobie przygotowali. Ciekawe, jak to tutaj może być ciekawie. Pędzą na flagę chłopaki. Będzie PSK. Nie, tylko podświetlają, będą mieli pilnować chyba. Natomiast z drugiej strony tam już się zaraz spotkają lighty i będzie to trudne spotkanie dla ATG. Tak jest. Dwa lajciki, ósemeczka i szósteczka na tylu lightów przeciwnika, to jest straszne. Już punktuje Voxa. Cenny hit Sun Wave'a. Strzelają chłopaki z tyłu, tam gdzie on nie jest wyświetlone za lighty.
Wiedzą chłopaki z ATG, gdzie są elektrycznika, przynajmniej połowa z nich. Teraz muszą przypilnować, żeby te czołgi, ich ciężkie, te I hate you, tak wysoko, co już za błąd. Celnie Voxa, ale na samym środku może być punktowany z każdej strony. I artyleria tuż obok niego, Daj trafia go dokładnie. Dionik. No, Uwielbiam cię gorąco, po prostu gorąco się teraz. robi dla ATG. Co prawda minimalna przewaga, no nie dlaczego tak samo, bo teraz został jeszcze I hate you, taki sam damage, ale czy tu coś z tego wyjdzie, czy tu coś z tego będzie, to jest trudna sytuacja. Jak niecelnie teraz Talwies, nie wiem w kogo strzelał, ale trafił Machine Heada. Buduje tutaj Grenadier, nie trafia Machine Heada, Machine Head pędzi, żeby skończyć Voxę. Ryzykownie gra w tym piąsto jak lightem i to go kosztuje śmierć, jest tutaj Chaffee. Pędzi Talbies, chłopaki próbują skończyć, ale niecelnych strzałów tu od ATG, tego wilkołaka, zrobiony wilkołak, 2 do 1, Dionik ucieka. No, tutaj chłopaki teraz z ATG pokazują, że nie poddają się łatwo, troszkę tu przyjęli, ale lecą po fuda, spunktowany tam na chwilkę taki w głąb, zatrzymał się i już go mają, już jest ich. Tak jest, już tutaj, o, zderzenie tutaj sami w siebie, ale tam pięknie, to jest sytuacja, Scottie Sniper, na jego bota Gruzin i pędzi tam do niego Dionik, no chyba Scottie nie ucieknie, próbuje, zasłonią go chłopaki, celnie w Gruzina, jest już też ten Dima Score, pędzi Dionik, nie celnie, chłopaki nie mogą go teraz sobie tam, ostrzyłem się, coś tam Gruzin urywa sobie, tylko obrywa sobie Dima Score, brak Focus Fire, a artyleria wciąż gdzieś na plecach, wciąż gdzieś tam jest to M40, M43 i za chwilę jak będzie boom, to będzie piekło. Choć ona się przemieszcza, póki co jest w ruchu, więc chłopaki spokojnie tutaj sobie z tymi letami próbują poradzić. Dobrze skontrowali, teraz muszą tu wykorzystać przewagę tej siłowni, tych czołgów. No, nikt nie pojechał po artylerię, nie mogłem tego zrozumieć, że nie postarali się chociaż na ciekawostkę tą artylerię, żeby się jej pozbyć. Będzie im ta M40 bruzić, będzie im dawać popalić. Sidious tutaj na kuseczkę, Gruzin na kuseczkę, ryzykownie tutaj Sidious próbuje dobijać, ajajaj, cóż on tu się stara zrobić. Jest tu Soundwave, Soundwave powinien być pierwszy, nie jeden Sidious powinien się zatrzymać, on tutaj bardzo dużo ryzykuje. Udało mu się, co się poleciał, tam Soundwave niecelnie w Dionika, jest, pędzi go, nie odpuszcza mu, tak jest, nie odpuszcza mu, ale jest tutaj Gruzin na kluskę i nie trafia go Soundwave, mijają się, jest Chaffee, próbuje zastawić Gruzina, zrobiony Gruzin, jest dwa light na jednego, no teraz jeżeli Sidious przeżyje, trafiony Dionik, Soundwave na strzała, Dima na skończony, jest tu sam teraz Dionik, jest i będzie starcie, zderzyły się oba czołgi, skończony Soundwave, jest Dionik, przeżył, stoi na gąsce, jak tam ten Sidious, jeszcze ładuje, pędzi, a ładuje. Niecelnie teraz Dionik, ma szansę Sidious, jeszcze kruseczka jest jego, tak jest, 6 do 2 ATG, ale tam celnie gdzieś w I Hate You trafia to M40, no zostało chłopakom to M40 i po zawodach, Scott jest najpierw wysadzony, także wie, że M40 jest, stoi, chowa się, no błąd, no to jest celna artyleria, potężny damage, papierowy czołg, nie wiem czy to schowanie się za kamyczkiem tutaj coś da, naprawdę, nie wiem, powinien już pędzić chłopakom, by świetlić tę artylerię. Tak jest, cały czas go tutaj widać, zablokował się brak, za chwilkę M40 może tu oddać celnego strzała, albo czekać do tego momentu, aż chłopaki będą bliżej, żeby coś jeszcze powalczyć, coś jeszcze ugrać. No ewidentnie tu trzeba zniszczyć wszystkie czołgi przeciwnika, albo zrobić flagę, ale chłopaki z ATG odpuszczają, jest tu Chaffee na przodzie, Chaffee by się tu chciał, tak jest, niecelnie Sidious, kolejny raz celnie Sidious w biegu. Teraz celnie i to jest skończony Hiatuk, 7-2 ATG, piękny comeback, przynajmniej jeden rundajesz. Jest po stronie ATG, ewidentnie chłopakom Juster gra lekkimi czołgami na tej mapie, nie przysłużyła. Przepiękne zagranie po stronie Amixetowni, przepiękna gra po stronie C54 Lightweight, coś niesamowitego się wydarzyło. Nawet jak widać po damage'ach nie trzeba było kosionego damage'u, bo chłopaki w Juster mieli czołgi z niską ilością HP, ale to co tu chłopaki zrobili z ATG to absolutnie coś niesamowitego. Piękny comeback, piękne podniesienie się po pierwszych dwóch przegranych, zobaczymy jak na taką sytuację zareaguje USSR. 2 do 1 po pierwszych trzech rundach prowadzi USSR. Podnerzy zmierzyli przeciwnika na Himmelsdorfie, a tutaj na otwartej mapie, mimo tak, że mówię, że są przygotowani, jednak dali się wręcz, tak można powiedzieć, powiedzieć, zmasakrować chłopakom z ATG. I teraz jest ciekawa sytuacja, czy ATG ponownie zmasakruje tam chłopaków z Kanowiosa, albo w dalszym sobie równy wyciski wygrają. I zobaczymy tiebreaker na mieście duchów, czy Juster uda się wygrać tę mapę i zakończyć mecz 3 do 1.
zielonych. No, czeka ma na nowoczogów. Pak, ok? Połóż na chwilę tu, mama zaraz odłoży, ok? Pak. Dobrze. Red back. Yes. We can let pack. Find your place, mama. Mama, mówię imię Gabi. No ale tam miałaś napisane imię. Nie ma. To poszukaj. Ja mam taki. Kto odkładał ci to? Tata. Nie. Dona, ty tracisz bloki jeden dzień. Ja rozumiem, że napiszesz bloki. Ale proszę szukać to. Proszę bardzo. Wszystkie bloki. Wszystko jest. Tylko trzeba poszukać. Stać. Tutaj jest Gabi. Siódmy pupą. Tak. Tutaj jest Gabi. Tak. Gabi. G, A, B, I. Gabi. G, A, B, I. Gabi. Gabi. G-A-B-E. Gabi. Mhm. Weź się z A. I. Potężna zmiana czołgów to sposobnie ATG. 3 sztuki Amixów 500 jest Amix Trafi 90, jest T54 Lightweight, jest Amix Trafi. Natomiast tym razem USSR będzie twardo. T34 i T32, Amix 500 110. Czy to dobra zmiana po stronie ATG? Nie wiem. No zobaczymy, czy to jest rozsądny pomysł. Zagrajówka na wszystkie czołgi powiodła się chłopakom z ATG, ale czy teraz jak zagrają lekkimi, co nie udało się chłopakom z SR, uda się to ATG? Dużo ryzykują, brak pancerza, mieszać po HP, co zresztą było widać, że to niewielki damage trzeba było zrobić i te lajciki wymiękły. No, 4 lekkie czołgi, AMX Trafi, T5 to lajkuje, 2 sztuki, 1390 i 3 AMX 1100. A tutaj całkowicie na ciężko USSR, no i rozpoczynamy czwartą rundę. Rundę na mapie przełęcz zycielska, bitwa spotkaniowa. Po pierwszych trzech rundach prowadzi klan USSR. Zobaczymy, cóż się może wydarzyć przy takich składach, jakie są tutaj obecnie, przy tych czołgach, które zostały wybrane. Maszyn head tutaj nie do końca przygotowany, mi się wydaje, jak zwykle. Oszczędnie na amunicji, malutkie zestawiki, nie pomaga Kimowi. Spodzisz, Night Guild Up jest też sticky, też ready. Soundwave chyba nie do końca ledwie przygotowane. I hate you, bardzo mało amunicji. Only 10 premium rounds, I hate you. Uuu, that's risky. Sidious Perfect Build. Jest stop root. Zobaczymy, czy tutaj jest praktycznie. Thank you.
No, tym razem się najwyraźniej oba klany miną. ATG, ostrożniej. Ciekawa pozycja. Bardzo ciekawe, bo to było nie jest zdegapować flagi, jakby się coś działo. No, przez zdegapować flagi to tutaj skąd też nie jest to wygodna, bo tu kościółki, budyneczki, ta. Natomiast chłopaki z tej strony, no tu będzie ciekawe zagranie. Spójrzmy, czy są porozstawiani. Mapa jest duża, szeroka. 5 minut, to przy takich zagrywkach to można zakończyć mapę w ogóle remisem, tak na margesie, żeby on tutaj wyrykować ją. Pasywna gra tym razem. Może nie pasywna, ale na pewno o wiele bardziej statyczna niż poprzednie 3 rundy. Nie już teraz lekceważyło przeciwnika chyba w poprzedniej rundzie, teraz nabrali troszeczkę szacunku. Ale nikt nikogo wciąż nie wyświecił i to jest naprawdę ciekawe. No teraz ja co ryzykuję, czy hej, tylko gdzieś go tam wypatrzy, zobaczmy. Są bardzo przy siebie, tak widzą się zacześnie, ajajaj. Myślę, że I hate you w tym wypadku nie szaleje, jeżeli chodzi o kamuflaż. No, jeżeli te 3-7 go wypatrzyło, to znaczy, że on nie miał możliwości patrzeć, się jeszcze dłużej się świeci, lepiej tak, lepiej zrobione czołgi, te 3-7 tutaj widać. Niech ja tu o wiele, wiele więcej ułożył w niego. O wiele, wiele więcej włożył tutaj w niego pracy. Zresztą tam po tych późnych latach wiele robił moje wyniki. I celnie w I hate you! Pikabum! Hate tutaj sam, no tam i ten akurat nie robi tutaj szału, jeżeli chodzi. Ale ci oni się nie przejmują, jak nic się nie wydarzy przez kolejne 3 minuty 46 sekund, 5 sekund, no to będziemy mieli tiebreaker. Tam widać, że te lighty przeciwnika próbują oflankować, są tam 90-tki. Nie, jest I hate, tutaj daje się podświetlać, tego by chciał być przeciwników pod schowane AMX-y 50-100, natomiast tutaj wysiadzony grenadier przez chwilkę był. Tutaj są te ciężkie czołgi, ta podna stacja, tu się to próbuje wyciągnąć wysiadzony gruzin. Są już z tyłu chłopaki AMX-ami, no i jak to się skończy? Tu będzie bardzo gorąco, nieodważnie Soundwave, odważnie i ryzykownie głupio wysiadzony dziennik, wysiadzony Sidious w trafiku. Soundwave wciąż niewidoczny. Nie widzą chłopaki też Siklika. Sidiusa widzą, także tu już Dionik ma czas, żeby się przestawić, ależ tutaj tym razem ten atak nie wyjdzie. Chłopaki się wycofują, no nie wiem czy teraz dają czas chłopakom z Juster na przetasowanie czołgów, które trochę podświetlali. Szybki rozjazd, rozdzielili całkowicie czołgi, nie wiem czy to w ogóle mądre było. No tu tak ładnie wyświetlili, nie można było coś ukaść, nie wiem czołg zrobić, wtedy się wycofać. No tak jakby nic tam z tyłu, ten tym jeszcze pojechał z drugiej strony. Podświetla tutaj, o dostaje tam jeszcze, widzę, punktuje go Dima. Świeci się Dionik, świeci się Voxa, nikt na nich nie bicia. Nie wykorzystały sytuacji, teraz Voxa wyrywa, nie wykorzystały chłopaki z ATG Team na tamtej sytuacji. Teraz 50-100 punktują Voxa, który się na chwilę wystawił. Voxa na strzał, niecelnie, Voxa na strzał, jest, wkroczyły 90-ki, Voxa zrobiony. Teraz chłopaki próbują skupić ogień na Dioniku. Wyświetlony jest stick-click. Dionik spunktowany, piękny focus fire, zostanie 50-100 na Dioniku. Dionik stoi. Mają szansę coś takiego zrobić. Nie celnie. Tutaj na dużą odległość swoje robi i udaje mu się wycofać. W tym czasie I hate you przyjmuje potężne cęgi od chłopaków z Juster. No jednak light kontra ciężkie to jest duże ryzyko. Jednak I hate you jest tam w trudnej sytuacji. Odciąga ich, fajnie trzymano. Te setki tutaj ładnie postrzelały. I przeładowuje się przynajmniej Scottish, reszta chyba jeszcze coś tam trzyma. Te 90-tki tam troszeczkę sobie tylko mogły lepiej, ale 1-0 no nie jest to potężna przewaga. Jeżeli chcą wygrać, to muszą naprawdę coś tylko zrobić. Za chwilkę może być ciekawie. Hiatuk będzie na petach chłopaków z ATG, schowany za budynkiem. Wie, że on gdzieś tam są, wie, że tam gdzieś się kryją. Czeka, aż zaczną się te świecić czołgi. Czeka, żeby zareagować, a oni go nie widzą. Nieświadomy chłopak z ATG tego, że Hiatuk tutaj schowany jest. Zrobione hejciu, wyrównują już sytuację, jest 1-1. Hiatuk próbuje wyspotować czołgi przeciwnika i wyspoczony Hiatuk. Widzą go chłopaki tutaj w trafikach.
i nie reagują. Myślicie, to nie też są oni teraz? No, nie reagują, że światło tam jest. A jednak. A jednak. Wróciliście po niego, przyjmuje Soundwave. Niecelnie 90. No, 90 są bardzo cennymi czołgami, to niestety trzeba. Tutaj teraz Soundwave, tutaj teraz Rick. I zrobiony Hiatsuk. Sam Sidious został tam na tyle ciężkich czołgów, pędzi po niego 50-100. Nie, ile się cofał? No, Sidious jest w trudnej sytuacji, tam 50-100 podjechały do przodu 30 sekund. No nie wiem, czy to jeszcze komuś się uda przeważyć tak, żeby wygrać. No to jest pół minutki, to jest mogę raz zakończyć, to się na pewno jest zrobiony Sidious, ale jest tu Soundwave, jest Liquid, mogą coś tu jeszcze uwalczyć. No, niecelnie Soundwave standardowo za dziesiątki w ruchu, to są tak niecelne czołgi, odbija od Dima score. Teraz go trafia ponownie i na przodunku odciąga uwagę, w tym czasie już powinien tutaj ślik robić. Natomiast tam kończy go maszny, choć w setce, który tu wjeżdża 5 sekund, to jest przewaga, ale niestety to nic nie daje. Mamy tiebreaker na misie duchów do tej mapy. W regulaminowym czasie na misie standardowej nie da się przewagą damage lub licznych czołgów wygrać. Także spotykamy się na mieście duchów. Taki. No, dalej 2-1 prowadzi USSR. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać na tiebreakerze. USSR odważnie, pierwsze czołgi. Nie ma specjalnie potrzeby wciągania tego meczu. Nadrabiamy 50-100 Game Breaker bądź nie jest 50-100 i tutaj myślę, że 50 setki na tej mapie na pewno mogą zrobić grę, szczególnie to pierwsze wyniszczenie. Oj, teraz moja wina. Byśmy sobie pojechali tutaj, jeszcze raz reset czołgów, nie zdążyłem. Nie bet. Fajnie. Przeprosimy. A byśmy popełnili bubla. Nic się nie zmienia tu w wyborach. Czołgi te same. T37 po stronie USSR. Może to chyba nie w końcu pójdzie, tu nie ma co pomijać. Chłopaki, bać te czołgi, jest Chaffee po stronie ITG. Jak widzieliśmy, Sidious też operuje, udaje mu się na jeden haczyka zrobić. Jak to będzie wyglądało dalej, to też to się okaże. Natomiast no, mapa miejska była tutaj mocniejszą stroną USSR. Jak to będzie wyglądało na mieście duchów, gdzie Himmelator USSR dominowało, no nie wiem, czy to było stronę, że ITG dopuściło do tej sytuacji. Mogli spróbować przeprowadzić przeciwników szybciej.
Machine Head i tak, jest 2,50 kredki. Niemalże identyczne składy. Cóż, weźmie Scottish Sniper? Dwa najty po stronie USSR. Scottish Sniper, no czekamy, czekamy. Proszę bardzo, 3 AMX 100, 3 3 AMX trafi, a tutaj dużo twardsze ekipy po stronie ruskich, ale dwa lajty też są. Tiebreaker. Dobrze, połóż. Dziękuję. Do mapy Przężukiecka bitwa spotkaniowa. Po pierwszych trzech rundach prowadził SSR 2 do 1. Zobaczymy, jak skończy się tiebreaker. Jeśli wygra ATG, widzimy miasto ponownie. Jeśli wygra SSR, kończy to mecz. SSR przychodzi do finału, a ATG odpada z fazy playoff. Grenader czy gwiazdeczki z odrywu? No, wyświetlone chłopaki pędzą na siebie, będzie starcie. Brakło ktoś z pierwszych kusek, nikt nie strzelił, nikt nie oddał ognia, nikt nie zdobył przewagi. Troszkę nieodpowiednio, chociaż czuję, że są dość może ratuje, albo I hate you sytuację. Jeszcze ma szansę I hate you ratować sytuację, nie są nie wszyscy. Kurczę, nikt nie zdobył przewagi dalej. Trafiony! Brawo! Tutaj z drugiej linii chłopaki trafili tego, ale teraz tutaj opływa sąd, bo już zamiast się schować, wymusić ten wyjazd, to on tutaj się wystawia i przyjmuje. Cóż za bzdurne to było z jego strony. I wyrównują tym sposobem chłopaki, że sobie być może być minimalna przewaga po stronie ATG, być może po serii to było bardzo głupie, nie oprócz zagrania sądu, było ryzykowne. No i teraz ogrywają chłopaki z ATG, ale ogrywa też USSR, tutaj Gruzin, też przewaga po stronie USSR. Lepsza kluczka była w stronę Czafika niż Czafika do Pęstota, także ATG tu musi coś robić. Nie mogą sobie pozwolić na takie stanie. Znaczy już tam 90, przepraszam, w ogóle co ja mówię, to tam widzę Dino Skora. Pędzą chłopaki, wyświetlone te ciężkie, wyświetlone dzięki Sidiusowi. Nie wiem, to będzie tym kamerą, ja tylko szkoda, bo pisać taką sytuację. Pędzą, wyświetlony maszny head, teraz w trudnej sytuacji, wyświetlone isy. No i tu jest trudna sytuacja, tu jest bardzo trudna, tutaj już jest zmiana ognia, zaczęło się. No, tu kto cenniejszy, klep jest skrępuje, klep jest pokusy fire, to będzie miało największe znaczenie. Nie cennie są dwoje. Ajajaj, tam z drugiej strony się dzieje, tu się dzieje. Maszny head zaraz będzie skończony, skończony jest grenader. Maszny head na strzała, chłopaki punktują Dionika. Czy to dobrze, czy to źle, zaraz chwilkę się okaże, Dionik tam coś próbują go jeszcze, niecelnie po prostu Dima skorcza, bo kończy tego Dionika, ale te chłopaki odpuścili z ATG, teraz próbują puszować, może być za późno, mają na petach Hiatuka, Hiatuk dobija czołg, 2 do 1 dla ATG, 2 do 2, tak jest, będzie ganiany się kółko, Scottish Sniper w krzywym ogniu, już tutaj nic nie udzie, na przeładowaniu nic nie ugra, I hate you próbuje tutaj coś jeszcze, zrobiony Hiatuk, dobija go Talbies na przeładowaniu, jest I hate you tutaj sam, pędzą te isy, ucieka Talbies. No, jeżeli to cenne będą punkty, dobrze będą czołgi punktowane, to jeszcze jest to stanie wyciągnąć to ATG, jeśli nie, no to tutaj te czołgi I hate you zrobią, zrobią Dionik, I hate you musi wytrzymać, ATG na przodowaniu, pędzą za nim stick, ale mocniej wyrwali, no musi, a I hate you musi bardzo, bardzo rozsądnie strzelać, niecelnie, to cuda! Ajajajaj, hate you skończony, cóż za złe zagranie z jego strony, mógł to utrzymać, mógł ich przytrzymać, żeby tu im wyjechane pasy są, celnie Slicey, tu trzyma ich Soundwave, Talbie sobie przodowuje, czy to rozsądne, jest tu wciąż... Stiklik odbija sobie od obrywa, zostaje Gruzin, no przewaga, nie, czemu on nie kończy tego stopluda? Dlaczego on sobie na to pozwala, na taką sytuację tutaj? Jest Voxa na strzała, ten stoplud może na strzała, a tak punktują chłopak Soundwave'a i robi go AMX, Soundwave kolejny raz się gubi niecelnie, niepotrzebnie, ale błąd!
Przeładował się 500, ale w swojego. Ajajaj, też kolejny błąd. Taranuje go Voxa. Nie dobija go Rick. Vox trafia na zabierze. Ależ tutaj się chłopaki z ATG pogubili. I jest Slick Rick na może dwie kuseczki. Tak, jest na strzała. Stop na krótkę strzela w Slick Ricka. Slick Rick nie, niestety jest na przeładowaniu. Nie mógł nic zrobić. Slick Rick ma półtora strzała. Muszą go to zatykać. Muszą tutaj mieć dużo szczęścia. Będę liczyć na bo tutaj jest, może chwila widzę. Uberwał. No, musi mieć stopniowy strzał. 100% strzał. Niecelnie! I zrobiony Slick Rick. No, co ten Talbier zrobił? Nie mogę w to uwierzyć. Ajajajajaj. Cóż on tu sobie zaprzepaścił ten mecz. Straszne to było. Nie mam pojęcia, co on zrobił, ale praktycznie oddał tą grę dla USR. Tym sposobem USR wygrywa 3-1. 3-1. No niesamowicie tutaj ten Talbier jest na nim, chyba nie wytrzymał napięcia i zepsuł strasznie to chłopakom. Także zresztą no nie da się ukryć, że Soundwave też tutaj, on się tutaj się ślizgał, naprawdę się ślizgał, no chłopaki nie oszukują, on się ślizgał, straszny, tragedia. Tutaj no to co tutaj Talbier miał chwilę trochę mocniejszą i też nie dał rady, także no. Nie udało się ATG, USR przechodzi do finałów, ATG odpada z fazy playoff 3-1. USR, dziękujemy bardzo i zapraszamy na kolejne mecze akumulatorowe.pl.